Książka na telefon usługa, którą wywołała pandemia koronawirusa, jest nadal dostępna w Sądeckiej Bibliotece Publicznej. Miała być odpowiedzią na obowiązujące obostrzenia sanitarne, między innymi mocno ograniczoną liczbę osób, jakie w tym samym czasie mogą przebywać w wypożyczalni. Stała się jednak ulubioną formą korzystania czytelników z placówki. Kiedy nas po raz drugi zamknęli, wtedy to mocno wprowadziliśmy. I wtedy czytelnik dany prosił o dane książki o przygotowanie. Myśmy się z nim umawiali, umawiali na daną godzinę. On przychodził oczywiście nie od głównego wejścia, od Kazimierza Wielkiego, tylko od ulicy franciszkańskiej. Czytelnik tylko podchodził pod drzwi, pracownik mu otwierał, wręcza mu siatkę. Z książkami. Sądecka Biblioteka Publiczna, mimo kryzysu wywołanego pandemią, stara się funkcjonować w miarę normalnie. Godziny otwarcia pozostają takie jak dotychczas, z jedną zmianą dotyczącą przerwy technicznej między godziną 13 i 14 oraz 11:30 i 12 w soboty. Obowiązują maseczki, dezynfekcja rąk. W Bibliotece Głównej mogą przybywać jedynie dwie osoby, nie ma wolnego dostępu do księgozbioru, jest natomiast osobny punkt oddawania książek. Musieliśmy utworzyć punkt zwrotów książek, Osobny, które, tak. które przechodziły na kwarantannę. Kwarantanna trwa do tej pory oczywiście 7 dni. Niech będzie, jest taki reżim zachowań, To trzeba się tego pilnować. I na korytarzu mogły być tylko dwie osoby. Jedna zwraca książki, druga czeka na swoją kolej. Ale powiem szczerze, że to nie był, yy, wśród czytelników to nie była jakaś złość czy coś, absolutnie. Wszyscy potrafili się dostosować do no, danej sytuacji. Sądecka Biblioteka Publiczna uruchomiła też specjalny kanał na YouTubie. To właśnie dzięki niemu można online online'owo uczestniczyć w spotkaniach autorskich, dyskusjach czy wystawach organizowanych przez placówkę. Wiele spotkań autorskich w czasie reżimu było yy, oczywiście nagrywanych na Zoomie odpowiednia umowa, była wszystko skonstruowana tak, jak należy i potem te filmiki wszystkie są w sieci. Zresztą do tej pory można obejrzeć sieci. wszystko. Planujemy teraz dwutorowo, bo nic nie wiadomo, co nas spotka. Musimy być na każdą ewentualność przygotowani, więc jest przygotowany i w rzeczywistości, i w sieci. Od 17 lutego w Sądeckiej Bibliotece Publicznej można oglądać wystawę od lat cieszącą się ogromnym zainteresowaniem sądeczan. Tak było Nowy Sącz 2020, czyli miniony rok w obiektywie sądeckich reporterów. Wystawę można zwiedzać zarówno drogą tradycyjną jak i online do 31 marca.